Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda żegna się z archidiecezją białostocką i udaje się do Gdańska. Dziś w katedrze w Białymstoku sprawowana była msza święta dziękczynna za jego posługę. Decyzją Ojca Świętego Franciszka od 1 kwietnia ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda będzie nowym ordynariuszem archidiecezji gdańskiej. To oznacza, że po prawie 4 latach opuszcza Białystok. Dziś swojego pasterza żegnali wierni archidiecezji białostockiej. My jako osoby, którzy służyliśmy Polsce w latach 80. szczególnie, mogliśmy zawsze na niego liczyć, był naszym arcypasterzem. Swoją postawą niezłomną dał nam przykład, jak trzeba bronić wartości chrześcijańskich. Dziś w białostockiej katedrze sprawowana była msza święta dziękczynna za posługę księdza arcybiskupa w archidiecezji białostockiej. I dziękuję z całego serca za wszelkie dobro, za wszelką otwartość, za wszelkie znaki i gesty życzliwości, za wspólne inicjatywy. I to wszystko, co się dokonało. Jednocześnie proszę też o wybaczenie moich błędów i niedoskonałości. Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Mówił ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Ingres, czyli uroczyste liturgiczne objęcie urzędu przez nowego metropolitę gdańskiego, będzie miał miejsce w Niedzielę Palmową w Archikatedrze Oliwskiej.